Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Ksiądz Marian, modli się za...
Szanowni Państwo, w miejscu symbolicznym i ważnym dla naszego miasta rozpoczniemy uroczysty apel z okazji stulecia niepodległości. Kompanię honorową wystawił 52. Batalion Remontowy Ziemi Człuchowskiej pod dowództwem podporucznika Pawła Byłeń. Poczet sztandarowy w składzie: starszy kapral Adam Porębski, starszy kapral Paweł Kucharczak, kapral Łukasz Dwulit. Nastąpi teraz podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego, który dokona poczet flagowy w składzie: starszy kapral Grzegorz Borowiec, starszy kapral Janusz Karasek, starszy kapral Mateusz Kluk. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj wyjątkowy i radosny dzień. 100 lat temu, po 123 latach niewoli, Polska powstała na nowo. Istniała przedtem przez około 800 lat. Upadła pod ciosem trzech potężnych państw: Rosji, Austrii i Prus. Można by było przypuszczać, że tak długotrwałe jarzmo niewoli osłabi skuteczność starań rodaków o wolność. Kolejne powstania przecież kończyły się klęską. Historia udowadnia jednak, że na nic się zdały działania ciemiężców. Historia 123 lat Polski to losy wielu walk, konspiracji i powstań. Walka nie ustawała. Nie należy się dziwić, że kiedy wybuchła I wojna światowa, w której naprzeciw siebie stanęli zaborcy, w Polaków wstąpiła nowa wiara, wywalczenie upragnionej wolności. Na szczęście los w tym czasie nie pozbawił nas wielkich przywódców. Przede wszystkim takich jak Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Wincenty Paderewski i wielu innych znamienitych postaci. Determinacja i wola zwycięstwa połączona z wysiłkiem militarnym i dyplomatycznym w końcu przerodziły się w upragniony sukces. W 1918 roku rozpoczął się proces wyzwolenia ziem ojczystych spod obcej przemocy.
potrzebny był człowiek, który potrafiłby zjednoczyć ośrodki władzy i stworzyć jeden centralny rząd. Taką postacią okazał się Józef Piłsudski, który 11 listopada w 1819 roku przejął władzę nad wojskiem. Wkrótce przekazano mu resztę uprawnień i został naczelnikiem państwa polskiego. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego pokonało Armię Czerwoną. Tę bitwę nazwano Cudem nad Wisłą. Przeszła ona do historii jako 18. największa bitwa w dziejach świata, ponieważ obroniła Polskę i Europę Zachodnią przed rozszerzeniem się rewolucji bolszewickiej. Chciano z nas uczynić państwo niewielkie, obejmujące Królestwo i zachodnią Galicję, a w ciągu 3 lat, walcząc na wielu frontach, wywalczyliśmy państwo wspaniałe i duże. Zdołaliśmy zrobić to sami. Nikt nam tego nie podarował, nikt nam nie wywalczył II Rzeczpospolitej, która stanowiła jedno z większych państw międzywojennej Europy. W ciągu 3 lat wykonano olbrzymią pracę. Stworzono potężną armię, która zdołała odeprzeć bolszewików. Zbudowano administrację. W ciągu 2 lat i 4 miesięcy uchwalono nowoczesną konstytucję. Pamiętajmy, że II Rzeczpospolita, którą odzyskaliśmy 100 lat temu, jest wielkim dobrem. Dziś możemy swobodnie wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa, które stwarza równe szanse rozwoju dla wszystkich obywateli. To, co dla wielu pokoleń naszych przodków było marzeniem, dla nas stało się codziennością. Mamy symbole narodowe, godło, hymn i flagę. I pamiętajmy, że powinniśmy otaczać je szacunkiem wynikającym chociażby ze czci dla naszych przodków, którzy dla walki o nie tak wiele poświęcili. Nasza ojczyzna wychowała pokolenia wspaniałych patriotów. Pamięć o tym, co się stało, nie może zaginąć. I pamiętajmy o tym, że dzisiejsza Polska też zginąć nie może. Jednoczymy się z Europą i w tej jedności powinniśmy trwać. Trwać w pokoju, poszanowaniu i wolności. O zabranie głosu poproszę burmistrza miasta i gminy Czarne, pana Piotra Zabrockiego. Państwo, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy Czarne. Józef Piłsudski, marszałek Polski, mąż stanu, naczelnik państwa i premier Polski mawiał: naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do refleksji na temat historii naszej ojczyzny. Od rozbiorów, poprzez powstania i pierwszą wojnę światową. 123 lata zaborów odbiły swe piętno na świadomości i gospodarce państwa polskiego. Kolejne lata przyniosły Polsce zwycięstwo w największej światowej wojnie, ale ograniczyły możliwości decydowania o własnym państwie. Bo posiadana wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana. Bo być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, ale zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. Niech dopełnieniem mojego dzisiejszego wystąpienia będą słowa, które przed chwilą otrzymałem od pani Zosi. Pani Zosiu, jeżeli się pani odważy, zapraszam do mikrofony. Pani Zofio, idzie. Pani Zosia idzie, zapraszam pani Zosiu. Pani Zosia poprosiła, aby mogła odczytać wiersz, który przez przypadek, a może tak miało być,
spisała sobie w ważnej chwili i ta ważna chwila nastąpiła, ponieważ, szanowni państwo, dbając o przyszłość, pamiętamy, pani Zofiu, zapraszam do przeczytania, dbamy o przeszłości. Ten wiersz napisał pan Kazimierz Koliński. Wiersz ten napisał pan Kazimierz Koliński. Tytuł wiersza na 11 listopada. Ziemio, ziemio Polska, tyś zawsze ojczyzną im była, a na tej ziemi i w różnych zakątkach świata niejedna wyrosła mogiła. Tam spoczywajcie, co przed laty po tej ziemi głośno stąpali. Tam spoczywają ci, co za wolność ojczyzny życie oddali. Droga młodzieży, będziecie w historii czytali, ile to nasi przodkowie łez i krwi za wolność ojczyzny przelali. Nie szukajmy zemsty, bo dość mamy tej rozpaczy. Za bardzo, przepraszam, za barbarzyńską śmierć i niewolę. Niech im Bóg wybaczy. Polsko, ojczyzno nasza, tyś często pod zaborem była. Tyle krwi spłynęło, a ty zawsze jesteś żywa. I na koniec, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej patriotycznej uroczystości. I na koniec uroczystości zapraszam na koncert i zapraszam również na niepodległościowe pierogi i barszcz, które przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bincza. Dziękuję. Za chwilę odbędzie się apel pamięci, który poprowadzi kapitan Radosław Szymański. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Czarnego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Czarnym, aby czcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych waleśnych przodków. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. A ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! O bohaterów!
Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muścickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza, powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wołam nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykowaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wzywam mieszkańców Czarnego, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią rodzeństwo! Wołam niezłomnych żołnierzy oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Wzywam żołnierzy wyklętych, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję działacze opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wołam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Wzywam działaczy Solidarności, szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach pokojowych w różnych regionach świata i oddali życiem w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci!
Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! W celu uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości, salwa honorowa. Trzema! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Ładuj! Salwą! Delegacje przybyły na dzisiejszą uroczystość. Proszę o składanie kwiatów i zniczy pod pomnik. Składa burmistrz miasta i gminy Czarne. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele 52 Batalionu Remontowego w Czarnym i 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu w Czarnym. Wiązankę kwiatów składa Zakład Karny w Czarnym. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Czarnym imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka i Rady Rodziców. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Czarnym. Wiązankę składają przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Czarnym. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnym imienia Jana Pawła II. Wiązankę kwiatów składa pan Zbigniew Trusin, małżonkom, reprezentujący posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Mruszczyńskiego. Składają przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Czarnym, koło terenowe. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Stowarzyszenia Diabetyków. Składają przedstawiciele Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie. Kwiaty składają przedstawiciele Koła Łowieckiego Jeleń w Czarnym. Wiązankę kwiatów składają przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Człuchowie.
składają przedstawiciele Czarneńskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego. Przedstawiciele przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w Czarnej. Kwiaty i znicze składa delegacja przedszkola gminnego w Czarnej. Kwiaty składa pani Zosia. Kwiaty składają przedstawiciele żłobka gminnego w Czarnem. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe imienia Obrońców Pokoju w Czarnem. Kwiaty składają przedstawiciele Wojskowego Koła Turystycznego Husaria. Kwiaty składają radni Rady Miejskiej w Czarnem. Kwiaty składają przedstawiciele przedsiębiorstwa Pomerania z Czarnem. Kwiaty składa delegacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czarnym. Kwiaty składa delegacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym. Znicze składają przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Integracji Środowiskowej Szansa. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. Kwiaty składa przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej STO w Binczu. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Kwiaty składa delegacja sołectwa Sokole. Kwiaty składają przedstawiciele Rady Seniorów w Czarnym. Kwiaty składa delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym i Ochotniczej Straży Pożarnej w Binczu. Cięca drużyna pożarnicza Iskierki w Czarnym. A za nimi młodzieżowa drużyna pożarnicza z Czarnym. Kwiaty składają harcerze Rzeczpospolitej Polskiej, Wilcze Róże i Orlęta. Kwiaty składają uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnym. Szanowni Państwo, usłyszymy teraz pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Thank you.
proszę Państwa, na okoliczność obchodów stulecia niepodległości Polski w gminie Czarny odbyło się wiele wydarzeń okolicznościowych. Jednym z nich był gminny konkurs ortograficzny i w Państwa obecności chcielibyśmy wręczyć laureatom tego konkursu nagrody. Chcemy przedstawić tych laureatów, proszę Państwa, ponieważ ta edycja była właśnie też edycją niepodległościową. Uczestnicy pisali również tekst o charakterze historycznym. Proszę Panią kierownik Biblioteki w Czarnym, Panią Natalię Puzyr, o kilka słów i ogłoszenie werdyktu konkursu. Bardzo serdecznie w tym roku, dnia 18 października, odbyła się 7. edycja konkursu Zostań Mistrzem Ortografii. Była to edycja specjalna, dlatego że była to edycja niepodległościowa. Chcieliśmy w ten sposób również uczcić tą wspaniałą rocznicę. Tekst, który dzieci zapisywały, również dotyczył treści patriotycznej i przede wszystkim był dosyć trudnie napisany, więc tym większe uznanie dla wszystkich laureatów oraz zwycięzców tego konkursu. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 58 osób. Były to dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz 7-8 gimnazjum i 7-8 szkoły podstawowej i trzecia klasa gimnazjum. Jeżeli są laureaci, bo wiem, że niektórych z osób nie mogło dzisiaj z nami być, poprosimy w takim bądź razie, żeby przyszli tu do nas i odebrali nagrody. Wyczytuję osoby. Laureatem klas 4-6, miejsce pierwsze zajął Maciej Nicpoń z klasy 5. Zapraszamy serdecznie Macieja. Drugie miejsce zajął Michał Marszał z klasy 6. Jeżeli Michał jest z nami, również serdecznie go zapraszamy. Chodź Maciuś bliżej. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Borowska z klasy 6. Olu, zapraszamy Cię serdecznie. Zapraszamy również Nikolę Siedlecką z klasy 3 gimnazjum, która zajęła pierwsze miejsce. Oliwię Gawin z klasy 8 szkoły podstawowej w Wyczechach, która zajęła drugie miejsce. Oraz Annę Broniewicz ze szkoły podstawowej w Krzemieniewie, uczeń klasy 8. Zapraszamy serdecznie. Jeżeli nie ma tutaj naszych laureatów, bardzo poprosimy o reprezentantów, dyrektorów szkół, żeby odebrali upominki w imieniu dzieci. Poprosimy również, jeżeli są z nami, Małgorzatę Broniewicz oraz Rafała Piotrowicz. Są to osoby wyróżnione w tegorocznej edycji konkursu. Chciałabym dodać jeszcze, że tutaj patronat honorowy, jak co roku objął pan burmistrz Czarnego, pan Piotr Zabrocki. Doroczna tradycja, już właściwie stało się to tradycją, panie burmistrzu, myślę, że po raz siódmy, przepraszam, chyba stres dzisiaj robi swoje. Po raz siódmy pan burmistrz ufunduje pióra dla laureatów, dla najlepszych mistrzów ortografii roku 2018. Tak, szanowni państwo, jakbyście mieli problemy ortograficzne, to do zwycięzców, oni wiedzą, jak to pisać. Szanowni Państwo, ja również chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za tak liczny udział.